Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze w lutym 2022 roku ogłosiło 15. edycję Międzynarodowego Konkursu Graficznego imienia Józefa Gielniaka. Wpłynęło do nas 132 prace 72 artystów z Polski i z całego świata. Nadsyłali do nas artyści swoje prace z Niemiec, Austrii, Grecji, Włoch, z USA i z Kanady i także z Tajwanu. W ramach konkursu rozdano 9 nagród Grand Prix, 3 nagrody równorzędne i 5 wyróżnień. Nagrodę Grand Prix zdobyła Ewa Jaworska za pracę Wsłuchiwać się. 3 nagrody równorzędne zdobyli Paweł Bińczyk, Alicja Niekrasz oraz Kamila Lukaszczyk. Jestem nagrodzona, wyróżniona tutaj, a Grand Prix dostała pani Ewa, która była dla mnie mentorką w liceum i poniekąd dzięki której jestem tutaj dzisiaj. Także dzisiejsze wydarzenie to nie tylko jest impreza dla wszystkich artystów, którzy zajmują się linorytmem, ale też takie spotkanie dla mnie z bardzo twórczą i wspaniałą osobą. Dla mnie też spotkanie, wyjątkowa sytuacja, kiedy zobaczyłam, że wśród osób nagrodzonych jest Kamila. Jak zobaczyłam, jak piękne prace dzisiaj robi, to naprawdę serce rośnie i bardzo się cieszymy, że się dzisiaj mogłyśmy spotkać. Także dla nas to jest i że przyjechałyśmy i że nam jakby udało się w tym samym czasie faktycznie tutaj na sam wernisaż przyjechać. Także tak. My bardzo się cieszymy. Wyróżnienie otrzymali Agata Gerthen, Małgorzata Józefowicz, Marta Lech, Marta Tomczyk oraz Małgorzata Chomicz. Zdecydowałam się na udział, bo to już jest tradycja. Zaraz po studiach, kiedy moja przygoda z linorytem się zaczęła, wysłałam po raz pierwszy na wystawę tutaj, na konkurs imienia Józefa Gielniaka. I od tamtego czasu staram się regularnie wysyłać. Z różnym efektem, ale cieszę się, że w tym roku dostałam wyróżnienie. Jest to moja ulubiona technika, którą zajmuję się już od wielu lat i no, wyjątkowym darzę ją sentymentem, nie wiem jak to określić, ale ciągle do niej wracam. Każda edycja konkursu koronowana jest wystawą. Ma ona na celu przedstawienie szerszemu gronu widzów osiągnięcia współczesnych grafików z Polski i świata pracujących w technikach druku wypukłego. Po 6 latach wróciliśmy do tradycji zapoczątkowanych jeszcze w połowie lat 70. ubiegłego wieku do organizacji wielkich, ale też i ekskluzywnych, prestiżowych spotkań grafików z całego świata. 15. edycja Międzynarodowego Konkursu Graficznego imienia Józefa Gielniaka, powiem, przebiegała pod pewnym znakiem zapytania. Bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi województwa dolnośląskiego, który obdarzył nas wielkim zaufaniem, który uwierzył w sukces tego przedsięwzięcia. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Muzeum Karkonoskie są dwie instytucje samorządu Dolnego Śląska. I dzisiaj cieszymy się, że mamy okazję uczestniczyć w 15. jubiluszowej już wystawie, konkursie prac imienia pana Gielniaka. Był to artysta, który żył, tworzył na terenie Kotliny Jeleniogórskiej, a rozmach tego konkursu pokazuje, że nawet artyści z Azji, z Japonii składają tutaj swoje prace. Tutaj w Muzeum Karkonoskim możemy zobaczyć najwyższy poziom, który Dolnemu Śląskowi sprzyja. Jeżeli chodzi o linoryt, który tutaj się znajduje, jest on wyjątkowy i te prace nagrodzone sądzę, że mogłyby również być nagradzane na całym świecie. Nade wszystko pozwolę sobie zwrócić uwagę, że Józef Gielniak umiłował sobie ziemię jeleniogórską, a zwłaszcza pobliskie Kowary i w tych jego pracach ujawnia się bardzo często piękno krajobrazów pobliskich gór, piękno ziemi jeleniogórskiej, a tym samym poprzez te prace, poprzez jego grafiki przekazywana jest i propagowana jest taka, można powiedzieć, myśl regionalistyczna. Wystawę można podziwiać do 18 czerwca 2023 roku. Wydarzeniu towarzyszy także katalog zawierający reprodukcję prac.